No to będę jadł tą bułkę. Co oni w tej bułce zrobili? No jakiś ser, tego się nie da nawet teraz skleić, bo to się tak złączyło wszystko ze sobą, że... No, powiem wam tak. Smakuje lepiej niż wygląda, bo trochę myślałem, że to takie będzie byle co. Wiecie, tam generalnie w środku to, no to jest tego sera nawsadzane, trochę kapusty, jakieś sałaty wsadzili, ale powiem wam, że ktoś, kto układa te smaki, naprawdę ma powiedzmy dobry smak, bo nawet nie sądziłem, że takie coś może tak smakować, a smakuje dobrze. No i sytuacja wygląda tak, że to bardzo będzie takie wypełniające. Ja będę czuł się przez dłuższą chwilę nasycony. A idę poćwiczyć, więc to jest ważne. Bo jak sobie te węglowodany dostarczę, jakoś będę mógł tą siłownię przetrwać. No a na tej siłowni będę robił odbitreka jakieś 35 minut. Na bieżni pod górę będę sobie maszerował z pół godziny. No i do tego z jakieś ciężarki, więc kalorii pewnie spalę z jakieś 800 do 1000. To jest dużo. Martwię się, jak zachowa się mój organizm dzisiaj przez to, że będzie miał mniej jedzenia. Bo to może być problem. Najwyżej podratuję się jakąś maślanką. Lub migdałami, bo widziałem, migdały mają mało kalorii, a dobrze wypychają kichę, więc jest jakiś to ratunek. No ale muszę iść dzisiaj poćwiczyć. Najwyżej jak wrócę, to sobie jakąś tam jeszcze zrobię do tego kreatynę. Mam jakieś tam pudry specyfiki do ćwiczeń, żeby się tam troszeczkę wspierać. Nie chcę podawać sobie białka, bo białko jak zapodam, nie wiem, czy to nie zaburzy właśnie diety trochę. Bo to jest jakaś serwatka białkowa z izolatu białka, więc... No zobaczę, jak będę taki mega monstrualnie głodny i będzie mi aż trzęsło, no to przywalę to białko. Ale powiem wam, że póki co wyrównał się już problem z tym takim ssaniem na jedzenie. Nie chce mi się już tak jeść. Nie mam jakiegoś takiego, wiecie, że mi jest jakoś źle. Jakoś to ogarnąłem. Całkiem jestem zadowolony. I dosyć szybko, bo to jest czwarty dzień, tak naprawdę. A dieta dobrze weszła. I dobrze spałem dzisiaj. Bardzo, całą noc. Chociaż dzisiaj długo spałem, nie? Taki dzień deszczowy. Poszedłem spać, nie wiem, koło 12. Obudziłem się nad ranem. Pić mi się chciało tylko. No to się napiłem coś tam. No i tyle. I jeszcze potem kontynuowałem to spanie. Dosyć długo. Ale tak jak mówię, dzisiaj nie mam roboty. Żadnej umówionej. Takiej, żebym coś musiał jechać robić. Tam po drodze na siłownię mam się z elektrykiem spotkać. Tym koleżką moim. Ale zobaczymy. Czy do niego dojadę. Bo to się robi trochę za dużo zdarzeń. Mam iść ćwiczyć, mam się z nim spotkać. Już prawie 12. No. Powiem wam, że ten czas to szybko leci. A najgorzej taka jesień jest. No ale przyjdzie wiosna, będzie fajnie. Trzeba poczekać. A w ogóle... No. Jeszcze mam iść do kolegi. Kurde. W sumie to najważniejsze. Tam klimatyzację mu sprawdzić, bo mu coś słabo grzeje. I to jest w sumie ważne. Wczoraj to sprawdzałem.
A dzisiaj miałem tam z manometrem jechać. Zobaczyć, jakie ciśnienie jest w układzie. Kurde, nie pojadę, to się wkurzy. Dobra, ale najpierw pojadę na siłownię. Bo jak już do niego pojadę, to już zaginę w akcji. A siłownia jest bardzo ważna. Nie, bo wiecie, jak nie będę chodził na siłownię, to zaraz się zrobię taki po prostu chudy pizdek. To będzie lipa. A nie chciałbym tego. Nie chcę być chudym pizdusiem. Ale powiem wam z ciekawostek. Dawno nie robiłem. I wczoraj mam takie fajne podpory do robienia pompek. Wczoraj oraz wieczorem, jak tam sobie siedziałem przy kompie, to mnie potem naszło jakoś, żeby taki mały ruch sobie zrobić. No i oraz zrobiłem 70 pompek. No. Więc powiem wam, że byłem zaskoczony. Bez jakiejś tam dużej rozgrzewki, znaczy bez żadnej rozgrzewki, po prostu z marszu, nie? A wy ile zrobicie pompek? Robicie pompki? Ja wam powiem, że ja lubię robić pompki. Najbardziej to lubię takie, wiecie, właśnie z tymi podporami, że jesteś trochę wyżej nad ziemią, na takich rączkach się trzymasz. Dzięki temu jesteś tyle wyżej mniej więcej i robisz głębsze te pompki, więc polecam. Zróbcie sobie challenge. Nie mówcie, że nie umiecie robić pompek. Pompki musi umieć robić każdy koleś git. Jak to było w bajce. Natomiast każdy facet powinien umieć robić pompki. A jak nie umie, to powinien się starać robić. Pompki rozbudowują klatkę piersiową, mięśnie tutaj piersiowe, ręce. Naprawdę. A powiem wam, że jak mnie kiedyś dopadło coś, co wam mówiłem, że się odchudzałem, a potem nie wiem, co to było. Czy jakaś depresja, czy jakaś choroba. No nie wiem, co to było. Do tej pory się zastanawiam, to jest taka, wiecie, moja trauma. Zastanawiam się, co mi było. Chodziłem po lekarzach, mówili, że nic mi nie jest, nie? No ale ja myślałem, że umieram. No to powiem wam, że w tamtym czasie nie byłem w stanie 10 pompek zrobić. Jak robiłem pompki, to mi się aż przed oczami ciemno robiło. No. Można byłoby powiedzieć, że mi się zapalały wszystkie kontrolki. Jak w samochodzie. No. Przejebane. 10 pompek. I to jest dramat. No. Po schodach nie mogłem wchodzić. No a teraz, jak mówię, oraz 7 dyszek. No. No ale musicie wziąć pod uwagę, że regularnie, mówię, 2 lata chodzę ćwiczę. 2 lata, nie? Może nie trzymałem jakoś michy hardkorowo. No ale na filmach, które wrzucam, widać, kiedy mi się gęba bardziej robi okrągła. No to wtedy nie ćwiczę. Mam takie przerwy jakieś. Albo żre, jak bez opamiętania. Bo to też takie się ma efekty, szczególnie tak jak teraz jest zima. To jest dramat. Jak się wpadnie w ten wir żarcia. Dlatego trzeba sobie robić cele. Robicie sobie cel. Nie będę świnią, albo nie wiem, zrzucę 5 kilo, albo nie wiem, będę miał siłę zrobić, nie wiem, 20 pompek. Trzeba sobie robić mały cel, nie? Robisz sobie mały cel, to go zajebiście zrealizujesz. Jak go zrealizujesz, to się motywujesz. A jak sobie zajebiesz cel
No to nie wiem. Jesteś ulany i sobie powiesz, że a za 2 miesiące będę miał 6 opak. A chuja będziesz miał 6 opak? Nie będziesz miał 6 opaka. Miną 2 miesiące, spojrzysz w lustro, powiesz, Jezu kochany, wyglądam tak samo. Ewentualnie będzie na tobie, na ramionach ci będzie koszulka luźniej wisiała, natomiast bebek będzie nadal w tym samym miejscu, gdzie jest. No i powiesz, ale lipa, a miało być tak pięknie. No nie. Trzeba sobie zrobić cel mniejszy, bardziej realny. I wtedy będziesz miał motywację. I za każdym celem zrealizowanym robisz sobie nowy cel. Wtedy jest piękne. Wtedy idzie wszystko do przodu. My tak chyba ludzie działamy, że lubimy, jak się wszystko łatwo osiąga, nie? Więc łatwo i szybko. Więc można przechytrzyć ten system, robiąc sobie małe cele. Na przykład, nie wiem, chciałbyś sobie wyprowadzić się, nie? Albo zmienić miejsce zamieszkania, albo coś. No ale, nie wiem, masz dom i chcesz go sprzedać. No i chcesz za niego w chuj pieniędzy, nie? No i stawiasz sobie sytuację przed sobą, że zmienisz sobie, przypuśćmy, miejsce zamieszkania, dopiero jak opierdzielisz ten drogi dom, nie? I wszystko blokujesz, potem sprzedaż. A dom kosztuje, nie wiem, wciul pieniędzy i jest przewartościowany w stosunku do ceny rynkowej. No i co? I tak życie swoje zatrzymujesz tylko dlatego, czekając aż sprzedaż dom? No nie. Trzeba sobie dawać małe kroki i trzeba sobie realizować. A dom się kiedyś sprzeda. No ale w międzyczasie trzeba sobie wszystko realizować po drodze. Czyli nie wiem, wybierać sobie przyszły projekt, myśleć, gdzie będzie się mieszkało i tak dalej. Albo nie wiem, już wyprowadzić się do kogoś, albo z kimś innym zacząć mieszkać. No to wtedy jakiś jest progres. A jak sobie zrobisz progres, tak, jak sprzedam dom za 2-3 miliony, to wtedy po prostu wszystko się zmieni. No nie. Małe cele, jest realizacja i jest zajebiście. Ja jestem naprawdę fanem małych celów. Wszystko, co w życiu robię, opiera się na małych celach. Nigdy nie stawiałem sobie wyższych celów, niż byłem w stanie je realizować na dany moment. Bo bym się zniechęcał. I wam też radzę, wszystkim. To jest prosta metoda. Można powiedzieć banalna. Co on gada? Jakieś głupoty. To jest niemożliwe. Albo gada głupoty dla gadania. Nie. Sprawdźcie to na sobie. Małe cele. I wtedy idzie jak, normalnie jak burza wszystko. Mhm. To tak jakbyś cały czas wygrywał konkurs, nie? Nie wiem, masz jakieś zawody, stawiasz się w tych zawodach, coś robisz i próbujesz za wszelką cenę ten mały odcinek przebiec szybko, nie? No i ci się udaje. Jak masz przebiec 10 km, kiedy to przebiegniesz? No nie. 10 km przebiec oraz to wymaga nie lada dobrego wysiłku, dużej kondycji. A jak sobie zrobisz mały cel, przebiegnę 100 metrów i wygram, nie? No to jesteś w stanie wszystkie swoje siły w to zaangażować, żeby te 100 metrów przebiec. I te siły ci wystarczą, żeby to zrobić. Natomiast jak sobie dajesz cel 10 km, a jesteś pizda, albo dajesz sobie, nie wiem, cel, że sprzedasz chałupę za 3 banie, a chałupy się sprzedają za 1,5 bani, może nie pyknąć. Różnie bywa. No. Dobra. Zjadłem z wami śniadanie, pogadaliśmy o sprawach bieżących i o wszystkim. Idę się spakować w torbę i jadę. Dzisiaj mam się zamiar, dobrze, ochotę spocić. Zjem sobie po treningu te oto pierdółki, te, które już tutaj czekają na mnie. Obiad zjem, jak wrócę z Warszawy. Kolację zjem już tak pod wieczór późny. Myślę, że te 2 godziny przed spaniem by trzeba było zjeść. Nie ma co się obiadać też za bardzo. Ani przed siłownią, ani za ostro przed spaniem. Dać sobie tą godzinę, chociaż wiecie, jak się coś zje, to ta godzina niech mniej więcej przynajmniej będzie tam ten czas, żeby wszystko do kichy odpowiednio doleciało.
żeby tam już trochę kwasy zdążyły to naprawić. No bo wtedy jest fucking akcja, jak się kładziecie, wiecie, spać z jedzeniem, które jeszcze zalega wam w żołądku. No, dobra, obgadane, ustalone. Widzimy się później, trzymajcie się, cześć.